Bardzo nisko kłaniam się Państwu po przerwie. 507, 964, 253, 507, 964, 253 do 34 gramy. Jest w tej chwili 11, no prawie 11 po 10. Proszę Państwa, Nowacka jest lepsza od Czarnka, od tego zacznę. To jest info z portalu Do Rzeczy. W najnowszym sondażu sprawdzono, kto zdaniem Polaków, Przemysław Czarnek czy Barbara Nowacka, to bardziej merytoryczny minister edukacji. Jak pani zdaniem nowa minister edukacji Barbara Nowacka wypada pod względem merytorycznym w porównaniu z Przemysławem Czarnkiem, poprzednim ministrem edukacji? Tak brzmiało pytanie, które zadano w sondażu przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski przez pracownię United Surveys. Zdecydowanie lepiej, zaznaczyło 41,9% ankietowanych, a raczej lepiej 14%. W sumie obecną obecną panią szefową resortu edukacji, Barbarę Nowacką, lepiej oceniło 55,9% ankietowanych. Zdecydowanie gorzej działania nowej minister ocenia 20,9, a raczej gorzej 3,4. 19,8 ankietowanych nie miało w tym temacie zdania. Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 10 i 11 lutego, czyli niedawno. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce odchudzić podstawy programowe przedmiotów w szkole podstawowej i średniej, jednak zaproponowane przez ministerstwo zmiany wzbudziły kontrowersje, z których największe dotyczą nauczania historii. Ja Państwu przytaczam to, co znalazłem na portalu Do Rzeczy. Polscy uczniowie mieliby otrzymywać w szkole okrojoną wiedzę m.in. na temat rzezi wołyńskiej. Trzy przykładów bohaterstwa Polaków ratujących Żydów z podstawowych treści nauczania dla klasy czwartej. Proponuje się wykreślić m.in. Zawisza Czarnego, Zwycięstwo Grunwaldzkie, Przeora Kordeckiego, Hetmana Czarnieckiego oraz Inkę. Usunięciu miałyby również podlegać kwestie związane z Kulturkampfem, średniowiecznymi wojnami z Niemcami, żołnierzami niezłomnymi czy rolą Jana Pawła II w obaleniu komunizmu. No więc tak, przyjmijmy roboczo, że to jest taka pracownia, do której można mieć zaufanie i że ona daje tej efekty jej pracy. No taki rzeczywisty, prawdziwy obraz tego, jak wygląda ta nasza rzeczywistość. No to jeżeli byśmy tak roboczo przyjęli, to o czym to Państwa zdaniem świadczy? Bo ta lewacka Nowacka chce zrobić z dzieci wynarodowionych kretynów. Sąd pozwolił na debila, przypominam. Ale w opinii tych ankietowanych, to Czarnek jest zły, a Lewacka jest lepsza. Mi się wydaje, że tamte media bardzo skutecznie wmówiły ludziom taką diagnozę. No, zrobili z tego Czarnego luda i w takiej sytuacji każdy będzie lepszy od Czarnka, nawet ta Lewacka Nowacka. Proszę Państwa, wyborów prezydenckich nie wygrywa się twardym elektoratem. Dlatego, no tak skromnie powiem, dlatego ta nasza republika jest naprawdę ważna. Proszę całkiem na serio przyjąć do wiadomości, jaka jest ogromna praca do wykonania przed nami i przed państwem. Nie warto się obrażać na tę rzeczywistość, że ona taka jest. Ten walec medialny tego kartelu jedzie cały czas. Solidarność to był duży ruch, ale tych bohaterów to tam było niewielu. Większość to tak stała z boku i się przyglądała. Liczenie na to, że telemingi się obudzą, jak ta junta Tuska im dowali cenami prądu, to jest moim zdaniem coś bardzo ryzykownego. To może być mrzonka, że telemingi się w takiej sytuacji zreflektują, że coś jest nie tak, jak zobaczą, ile mają płacić za energię. Jeśli można im wmówić, że Lewacka chce dobrze dla ich dzieci, no to znaczy, że wszystko im można wmówić. A właśnie, a propos Lewackiej, bo ona w ubiegłym tygodniu była zapytana tam w Deronecie, czy wie, kiedy był potop szwedzki, bo no, przecież chce wyrzucić z tego kanonu Lektru Sienkiewicza. Ona nie wiedziała.
Ja zamiast wysilać się na jakieś szydery, to wyciągnąłem do pani ministry pomocną dłoń i powiedziałem, że ja jej pomogę, bo to jest prosta data do zapamiętania. 21 lipca 1655 roku powiedziałem, Ewedel 1655. No i się rozpętało piekło, bo wszyscy pokojarzyli, że ten Ewedel to on był 22 lipca. Ludzie, słuchajcie, ja wiem, kiedy był Ewedel i tak dalej, że to 22 lipca, to ja to jadłem, a nie wy. Do dzisiaj pamiętam, jak ojciec przyniósł do domu trójkątną tableronę i obok położył ten taki czekoladopodobny i powiedział, żebym sobie popatrzył i zapamiętał. Matka była bardzo zdenerwowana, no, że będę wysadzał potem te pierwszomajowe trybuny. Ja tego nie zrobiłem, ale kolega owszem. Wracając do tej lewackiej, nowackiej. Trzeba wiedzieć, z kim się rozmawia. Ja mówię całkiem serio, poważnie. Przecież jak ja bym jej zaczął tłumaczyć, że ci Szwedzi 21 lipca, a ten Ewedel 22 lipca i że to było z tym potopem na dzień przed tym, zanim Rywin przyszedł do Michnika, bo Rywin przyszedł do Michnika 22 lipca, no to jak ona ma tam w głowie nic, to jaki ona by miała bałagan? Trzeba naprawdę brać poprawkę na to, z kim się rozmawia i o czym. No przecież to się nie bierze z niczego, że Joński, popatrzcie, jakich oni tam mają tuzów bohaterów. Że Joński to powstanie warszawskie sytuował w latach 80. No też przykład, proszę bardzo, z ubiegłego tygodnia. Pan poseł Józef Aciuk. Ja w ogóle nic nie mówiłem o tym koleżce, tym wytatuowanym. Bo mi się wydawało, że to już jest poniżej, no co ja się będę znęcał, tak? Są inni od tego, niech sobie ten temat obrabiają tego pana przy okazji. No ale jak już rozmawiamy o takiej krystalicznej głupocie, ja tego nie wymyśliłem, to jest info z portalu W Polityce. Marcin Józef Aciuk, debiutujący w bieżącej kadencji Sejmu poseł Koalicji Obywatelskiej, przy tym postać dość nietuzinkowa, nie tylko z uwagi na wygląd, kilka miesięcy temu zapytany przez dziennikarza nie wiedział, kto sprawuje w Polsce władzę wykonawczą. Redaktor Jacek Prusinowski z Radia Plus postanowił dać politykowi, wcześniej nauczycielowi, kilku przedmiotów, a także byłemu dyrektorowi szkoły szansę na rehabilitację i ponownie zadał mu kłopotliwe pytanie. Czy Józef Aciuk skorzystał z tej, jak napisał Prusinowski, wystawionej piłki? Z wrażenia poseł, który deklarował się jako neopoganin i uderzał w Kościół katolicki, w momencie opresji postanowił chyba wezwać na pomoc Jezusa. Tak było. Poseł Marcin Józef Aciuk jesienią ubiegłego roku zadebiutował na sali sejmowej. Od początku budził zaciekawienie, nie tylko ze względu na tatuaże, ale również dość nietypowe zainteresowania. Pytany swego czasu w mediach o wyznanie poseł powiedział, że jest neopoganinem. Kiedy jednak w Radiu Plus znalazł się w opresji związanej z pewną nieco już starą sprawą, w pewnym momencie aż wezwał na pomoc Jezusa. Co wydarzyło się podczas wywiadu Jacka Prusinowskiego z Józef Aciukiem. W rozmowie z dziennikarzem Faktu na korytarzu sejmowym poseł Marcin Józef Aciuk dał dowód nieznajomości konstytucji, a zwłaszcza tej jej części, w której powinien jako reprezentant jednej z trzech władz choć trochę się orientować. Pytany o to, kto sprawuje w Polsce władzę wykonawczą, wskazał Sejm. Prosił reportera o podpowiedź, jednak ten pozostał nieugięty. Poprawnej odpowiedzi Marcin Józef Aciuk nie podał. Szansę na zrehabilitowanie się po tej wpadce dał posłowi Jacek Prusinowski z Radia Plus, pytając Józefa Aciuka, czy odrobił pracę domową i zajrzał do konstytucji. Szansę na zrehabilitowanie się po tej wpadce wykorzystał pan poseł. Tak, no pokaż się jak... Prawda, to jest taka poseł, celowana praca domowa. Praca domową odrobił, bo niedawno podczas jednej z rozmów pewnie pan poseł to pamięta. Nie potrafił pan wskazać, kto władzę wykonawczą w Polsce sprawuje. Domyślam się, że tę pracę domową pan poseł odrobił i zajrzał do Konstytucji Rzeczypospolitej. Tak. Czyli kto sprawuje tę władzę wykonawczą, panie pośle? No oczywiście, że prezydent i Sejm. Panie pośle, litości. No i widzi pan. Naprawdę raz pan na tym wpadł i nawet nie dowiedział się pan, kto sprawuje władzę wykonawczą. No jak najbardziej, panie redaktorze, jak najbardziej. Prezydent i? I Sejm i Senat. Nie, panie pośle, pan nie ma władzy wykonawczej. Naprawdę. Jezus, ustawodawczą. O nie, to brawo. Tutaj wpadłem, to tutaj no, wpadłem. No potężnie, panie pośle, no druga wpadła. O, same. I będzie już będzie litości. Śmiech. No, czyli kto w takim razie ma tę władzę wykonawczą?
Ojejku, panie pośle, dramat, no naprawdę. Ale no jak można? Pan naprawdę nie zajrzał po tym, jak... Nie, zajrzałem i byłem nawet gotów... Śmiało, że pan nie wie, kto sprawuje władzę wykonawczą, pan nie zajrzał do konstytucji? Znowu się będzie śmiało pół... Teraz to już cały, panie pośle, bo to naprawdę nagana jakaś się należy i jedynka. Rząd, panie pośle, rząd. Rząd. Jest prezydent i rząd. Pan ustawodawcza, kontrolna. Tak. Panie pośle, no to nie spodziewałem się. Myślałem, że tak się nie spodziewałem. Ja też się nie spodziewałem. No. Nie, ale to nie jakiś naprawdę szczególny test przygotowałem dla pana posła, tylko akurat ostatnio to się już wydarzyło, więc pomyślałem, że pewnie pan zajrzał i już wie. No ale niestety. Straszne. Panie pośle, to znaczy, ja serdecznie przepraszam za to, bo nie wiem... Wstyd, panie pośle. Wstyd. Jest mi, teraz jest mi naprawdę serdecznie wstyd, bo to, że prezydent taki, że pomyliłem rząd z Sejmem i Senatem, to jest wstyd. Za co serdecznie przepraszam i jedyne, co mogę powiedzieć, możemy się... Że konstytucję pan poseł przeczyta następny raz. To swoją drogą, ale że będę prosił o jakiś drugi jeszcze termin. To zapytam tak, o władzę wykonawczą następnym razem. No ale jaki grzeczny, jaki dobrze wychowany, przepraszam. No, to z takimi ludźmi mamy do czynienia, bo to jest tak, że to nauczyciel, dyrektor szkoły, tamta... Pani ministra, zapytana o to, kiedy się zaczął potop szwedzki, robi oczy jak... Pan Zbigniew z Katowic? Dobrze słyszę? Dobry wieczór. Witam, panie redaktorze. Witam wszystkich telewidzów. I właśnie w takiej sprawie chciałem się dodzwonić do radia, do telewizji Republika. Mam właśnie pytanie i zastanawiam się, władze w naszym kraju po prostu według hierarchii pierwszym obywatelem kraju jest pan prezydent. Pan prezydent działa w ramach konstytucji i no, jest jako pierwszy obywatel. Drugim jego obywatelem ma być po prostu marszałek Sejmu. Ale wracam do pana prezydenta. Skoro pan prezydent jest pierwszym obywatelem w kraju, to ma również chyba władzę nad wojskiem i policją. No nie ma, panie Zbigniewie. Nie ma. To nie tak jest. No nie wiem właśnie, jak to wygląda, bo chciałem się spytać, dlaczego pozwala się na to, żeby do prezydenta pałacu wchodzić jak do chleba, no po prostu i wyciągać ludzi, którzy po prostu tam się znajdują. Czy to jest w ogóle coś, w jaki sposób to mam rozumieć? Musi pan to rozumieć w taki sposób, że wszystko było przeprowadzone zgodnie z prawem, tak jest, tak. No. Wszystko było przeprowadzone zgodnie z prawem. Prezydent nie sprawuje tej pieczy, o której pan mówi. To rząd i pan premier mają pod sobą wszystkie służby mundurowe. No właśnie. Tak mamy to zapisane w konstytucji. No, dlatego się zastanawiam, jak to będzie dalej, bo... Inna sprawa, że akurat ta sytuacja pokazała, że prezydent powinien mieć prawo do tego, żeby go ochraniała, no to jest rozwiązanie amerykańskie, Gwardia Narodowa, coś takiego. Taka osobna służba, bo ja na jego miejscu nie miałbym zaufania już do tych ludzi, którzy mieli to robić, a zachowali się tak, jak się zachowali. Natomiast odpowiadając zgodnie nie z tym prawem, tak jak my je rozumiemy, tylko z tym, jakie ono jest, no to tak, to oni mieli do tego prawo. Co innego, obyczaj i to, czy to zostało zrobione elegancko, kulturalnie, na pewno nie. Bardzo uprzejmie, bo mogli przynajmniej zapytać prezydenta. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Zbigniewie, pozdrawiam serdecznie. Proszę państwa, pani Anita Agnieszka Kucharska-Dziedzic, no muszę to powiedzieć, ma 52 lata. Ja to mówię nie, żeby niewieście robić krzywdę, tylko żeby państwo nie myśleli, że to jakaś trzpiotka nieopierzona jest. Nie. Ta pani to jest polska literaturoznawczyni, nauczycielka akademicka, działaczka społeczna, polityczna, doktor nauk humanistycznych, posłanka na Sejm 9-10 kadencji. Od dwóch lat, od 2020, to już nawet będzie trzy, od 2021 wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Wczoraj, w niedzielny poranek,
pani wiceprzewodnicząca, posłanka na Sejm Najjaśniejszej, dokonała następującego wpisu na Twitterze. Kobiety tańczą w Sejmie i manifestują, że ich ciała należą tylko do nich. Kobiety śmieją się głośno z zadętej i nabzdyczonej głupoty przekonanej o własnej omnipotencji. Kobiety przestały siedzieć w kącie cichutko i w przerażeniu, że im ktoś napisze w internecie, że są brzydkie, stare, grube, głupie, szmate i marzą o gwałcie. Tak napisała posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Ciała mężczyzn natomiast należą do państwa, które może je wysłać na konflikt zbrojny, narażając na uszkodzenie lub zniszczenie, równouprawnienie, czego nie rozumiesz. Napisał w odpowiedzi autor konta Społeczny Rzecznik Praw Mężczyzn. Wtedy się pojawił wpis, który wywołał pewnego rodzaju zdziwienie i oburzenie. Drogi żołnierzu, wysyłają cię na wojnę. Straszne, ale w nagrodę możesz sobie pogwałcić. Społeczny Rzeczniku Praw Mężczyzn, aż sobie zesklinowałam twoje uzasadnienie gwałtów wojennych. Tak napisała wiceprzewodnicząca Lewicy, pani Anita Kucharska-Dziedzic. Na jej wpis zareagowały nawet koleżanki z Lewicy. Słowa o tym, że każdy żołnierz może tak się zachowywać, obraża polską armię i polskich żołnierzy. Oczywiście nie tylko naszą armię, każdego żołnierza, który broni swojej ojczyzny i dla niej pracuje także w czasie pokoju. Napisała posłanka Paulina Matysiak z partii Razem. Anita, co ty... Pej... Dużo gwiazdek. Zapytała posłanka Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy. Pani Anita Kucharska-Dziedzic, wiceprzewodnicząca Lewicy, tłumaczyła w rozmowie z Wirtualną Polską, że jej wpis jest egzegezą wpisu Społecznego Rzecznika Praw Mężczyzn. Ja piszę, że ciała kobiet należą do kobiet. Nie wolno ich gwałcić. A on mi pisze, że jest równouprawnienie. Czyli z kolei, jeżeli jest równouprawnienie i ciała mężczyzn nie należą do mężczyzn, to można ich zabijać i oni nie mają nic do powiedzenia. To skoro mamy równouprawnienie, to znaczy, że kobiety też można gwałcić. Tak wyjaśniła sens swojego wpisu pani Anita Kucharska-Dziedzic. Pani przyznaje, że po jej wpisie się rozpętała burza. Dostałam mnóstwo wpisów o tym, żebym sobie nie marzyła o gwałtach wojennych, bo mnie nikt nie zgwałci na pewno. Tak mówiła w tej rozmowie z Wirtualną Polską, a wieczorem dodała kolejny wpis, w którym próbowała wyjaśnić, co miała na myśli. Równouprawnienie polega na tym, że ani kobiet, ani mężczyzn nie wolno zabijać, ani kobiet, ani mężczyzn nie wolno gwałcić. Problem polega na tym, że rozpętanie wojny i zabijanie ludzi, że za rozpętanie wojny i zabijanie ludzi można trafić do więzienia, ale za gwałty wojenne jeszcze nikogo żaden międzynarodowy czy narodowy trybunał nie ukarał. Tak napisała. Gwałty się relatywizuje i zrobił to dziś mężczyzna, rzekomo broniący praw mężczyzn. Proszę Państwa, przepraszam. Ta klima mnie tutaj zabije. To wszystko się dzieje naprawdę. To wszystko się dzieje naprawdę. I ja to tylko relacjonuję. To nie jest moja wina. Cały czas dzisiaj, przepraszam bardzo, myślę o tej głupocie, jak ona jest niewyobrażalnie krystaliczna. To nieprawdopodobne. Przepraszam, pan Antoni? Pan Antoni z Gliwic. Tak, witam serdecznie pana, panie Jacku i naszych widzów. Ostatnio Donald Tusk udał się na gościnne występy do Francji i Niemiec. Na pewno dowiedział się u prezydenta Francji Macrona, jak postępować z protestującym społeczeństwem, bowiem Macron kilka lat temu kazał policji bić potężnie tak zwane żółte kamizelki, czyli wiele grup zawodowych w całej Francji. W końcu Macron wydał rozkaz policji, bić sędziów i prokuratorów, którzy sprzeciwili się takiemu traktowaniu społeczeństwa. A później kazał jeszcze wymiarowi sprawiedliwości wskazywać ludzi, którzy protestowali na ulicach miast francuskich. Widzieliśmy więc obrazki, jak sędziowie i prokuratorzy rzucają na znak protestu swoje togi. A w Polsce Donald Tusk też ma kłopoty z sędziami i prokuratorami. Próbuje usunąć ze stanowiska prokuratora krajowego pana Barskiego, kilkunastu innych prokuratorów, a także sędziów. Natomiast na ich miejsce powołać tych prokuratorów i sędziów, którzy są Tuskowi ulegli. Co prawda Tusk jeszcze nie każe policji bić sędziów i prokuratorów, jak Macron we Francji kilka lat temu, ale kto wie, czy nie nastąpi to. Jeszcze wszystko przed nami. Po złożeniu wizyty we Francji Donald Tusk poleciał do siebie, czyli do Niemiec, do wujka Scholza, a przyleciał do wujka z dobrą nowiną.
że Polska zrzeka się wszelkich reparacji i odszkodowań od Niemiec za II wojnę światową. W czyim imieniu Tusk złożył to zapewnienie, diabli wiedzą. Bowiem nikt w Polsce, żaden polityk, nawet z Platformy i Lewicy, nie wypowiedział się otwarcie za rezygnacją z odszkodowań od Niemiec. Tusk powtórzył tylko stare kłamstwa komunistyczne, że Polska otrzymała już dawno zadośćuczynienie za II wojnę światową. W rzeczywistości Polska tych odszkodowań nigdy nie otrzymała. Mówiąc otwarcie, takiej postawy właśnie spodziewałem się po Tusku, który jak pokorne ciele słucha Niemiec. Ponadto Tusk ucieszył jeszcze wujka Scholza oświadczeniem, że Polska na pewno kupi od Niemiec te stare zdezelowane wiatraki, aby czerpać energię elektryczną. A że Tusk chciałby Polskę zupełnie podporządkować Niemcom, widać wyraźnie po jego wystąpieniu, choćby w sprawie CPK, który miałby być konkurencją dla Niemiec. Tusk twierdzi, że to wszystko trzeba jeszcze zbadać. A kto będzie to badać? Osławiony pułkownik Lasek, który po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku powtarzał wszystko za stroną rosyjską, za Anobiną zwłaszcza, że Rosjanie rzekomo nie są za tę katastrofę winni, a tylko polscy piloci. I tak cały czas powtarzał te wszystkie bajeczki za Rosjanami. Dobrze, że powstanie elektrownia atomowa na Wybrzeżu, której Tusk też nie chce, bo przecież Niemcy zamknęli wszystkie elektrownie atomowe. Ale tutaj naciska Tuska strona amerykańska, więc Tuskowi nie będzie tak łatwo. Jedno mnie tylko zaskoczyło w wizycie Tuska, że nie odwiedził cioci Angeli, a ona mu na pewno przygotowała coś dobrego. Może nawet nowy order, kto wie. I następna sprawa. Ministrem sportu został poseł największy awanturnik w całym Sejmie. Proszę Państwa, ja już od 65 lat interesuję się sportem. W latach 60. i 70. z powodzeniem uprawiałem piłkę nożną i piłkę ręczną, ale takiej kreatury jak Nitras w naszym sporcie jeszcze nie było. On chyba będzie popierał ze sportów najbardziej zapasy, gdyż pamiętam, jak kilka razy mocował się i szarpał z posłami Prawa i Sprawiedliwości, nie chcąc ich wpuścić nawet do sali sejmowej. Kilka lat temu kopnął też posłankę Prawa i Sprawiedliwości, panią Arendt, i do dzisiaj jej nie przeprosił. Można więc spodziewać się, że popierać też będzie piłkę kopaną. W tej chwili ważą się losy budowy Centrum Szkolenia Młodych Piłkarzy w Otwocku, którego Nitras nie jest zwolennikiem. Miejmy nadzieję, że Nitras dostanie szybko czerwoną kartkę od opinii publicznej i wyleci ze stanowiska ministra sportu z szybkością piłki tenisowej, uderzanej przez czołowych tenisistów ziemnych. Natomiast za resort zdrowia odpowiada ministra Leszczyna. Ona tak się zna na służbie zdrowia, jak poprzednio na ekonomii, gdyż poprzednio zajmowała się tą dziedziną, też z fatalnym rezultatem. Wypada nam tylko modlić się do Pana Boga o zdrowie, gdyż ministra Leszczyna nam tego zdrowia nie zapewni. A wracając jeszcze do Nitrasa, to uważałem dotąd, że najgorszym ministrem sportu była ministra Mucha. Ale jak mówi znane powiedzenie, nie ma takiego dna, żeby ktoś jeszcze nie pukał od spodu. I właśnie od spodu zapukał Nitras. I to właśnie tym akcentem chciałbym zakończyć. Pozdrawiam. Bardzo uprzejmie dziękujemy, panie Antoni. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. Wie pan co z tym Nitrasem? Ja tego nie wiem, ale mnie się wydaje, tak intuicyjnie tak czuję, że jego ulubionym sportem to może być tenis, ze względu na to, że te białe linie są. Natomiast co do tego Tuska, jak pan opowiadał o tym, że on tam był u Scholza, do rolników chciałem skierować moje ostatnie zdania. Rozmawiajcie z tym Trzaskowskim. Rozmawiajcie z tym Trzaskowskim jutro, dlatego że on dzisiaj się spotkał z ambasadorem Niemiec. To on doskonale wie, no po co się spotkał, doskonale wie, no dostał zadania, został zadaniowany, doskonale wie, co ma wam powiedzieć. Bardzo uprzejmie dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Proszę pozostać z Republiką i miłego wieczoru życzę.